Michał Szułdrzyński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Rzecz o Polityce, a w Rzecz o Polityce rozmowa z Marzeną Kołądr-Nowicz, posłanką Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam. Pani poseł, na początku, nim przejdziemy do polityki, jakieś wrażenia po nocy oscarowej? Coś Panią zaskoczyło, coś Panią zachwyciło? Znaczy, to był taki zaskakujący poranek, bo ja akurat nocy spałam. Więc no myślę, że cały świat jednak ten wybór, czy też ta wpadka podczas właśnie ogłoszenia wyboru, wszystkich zaskoczyła. Ale myśli Pani, że ono miało jakiś podtekst polityczny, ponieważ nie brakowało wątków politycznych. Żartowano z prezydenta Trumpa. No i też część komentatorów zwracała uwagę na to, że wybór filmów, które były nominowane i też te, które wygrały, chociaż film Moonlight, to filmy pokazujące czarną Amerykę i to próba naprawienia sytuacji sprzed 2 lat, gdy Akademia Oscarowa została oskarżona o to, że żaden z czarnoskórych nagrody nie dostał. Ja myślę, że nie. Ja myślę, że jednak to była pomyłka i nie doszukiwałabym się tej podtekstów politycznych, choć jak naprawdę było, tego oczywiście nie wiemy. Natomiast do ostatniej chwili no wszyscy słyszeliśmy, że La La Land wygra, a tu się okazało, że nie, więc myślę, że ta walka była tak zacięta, że tam ważyły się, że tak powiem, do ostatniej chwili właśnie ten werdykt się ważył i być może jeden głos zaważył, trudno mi powiedzieć. Natomiast jednak myślę, że to była pomyłka i tą konsternację jednak było widać, jak oglądaliśmy relacje. Jeden głos zaważył być może na tym, natomiast wiemy na pewno, że 236 głosów 16 grudnia zaważyła ustawie, która zezwoliła na wycinkę drzew w polskich, na terenach prywatnych, znaczy należących do prywatnych właścicieli. No i mamy tutaj kłopot. Platforma zwraca uwagę na to, że przedstawiciele, znaczy, że piły poszły w ruch, a Prawo i Sprawiedliwość mówi o współodpowiedzialności Platformy, no bo nie protestowaliście przeciwko tej ustawie. Na komisji zgodziliście się na to, żeby ta ustawa miała tryb pilny i tylko jedna z Waszych posłanek zwróciła uwagę na negatywne konsekwencje tej ustawy. Trzeba mieć niesamowity tupet, żeby w ogóle tak mówić. Widzimy, że tak jak i wszystko, na czym Prawo i Sprawiedliwości zależy, jest procedowane w ekspertowym tempie i oczywiście trybem poselskim. Tak też było z tą ustawą. Ta ustawa w ogóle nie powinna się pojawić i w ogóle posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie powinni się pod nią podpisać. Natomiast oczywiście tam, gdzie był nielegalnie uchwalony budżet na sali kolumnowej, też doszło do uchwalenia wycinki polskich lasów. My dzisiaj zwróciliśmy się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, żeby sprawdzić właśnie możliwość wpływania tej ustawy na lobbying, na deweloperów. No, słowo lobbying padło też w rozmowie z Krzysztofem Łapińskim, który był przed panią poseł naszym gościem, który też powiedział, że no, jest takie, że ma nadzieję, że nie, ale że takie słowo niestety w kulorach PiSu również pada. Tylko że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość nie chce naprawić tego błędu. Tej ustawy zmienić, a przecież wiemy, że wszystko mogą i to w sposób ekspresowy. Jak trzeba, to nie tylko w dzień, ale również w nocy. Natomiast w przypadku akurat tej ustawy, kiedy my przygotowaliśmy nowelizację jej, to właśnie nie kto inny, jak poseł Sprawiedliwości zgłosił na konwencie marszałków sprzeciw, jeśli chodzi o rozszerzenie porządku obrad, żeby tą ustawę procedować. Chcieliśmy dać rządzącym możliwość zmiany jej. Niestety na ostatnim posiedzeniu Sejmu ta ustawa nie była procedowana, więc my pytamy, po co tak naprawdę dzisiaj rządzącym potrzebny jest czas, żeby ta zła ustawa jeszcze obowiązywała, funkcjonowała, żeby pozwalała wycinać kolejne drzewa i niszczyć środowisko. Pytamy, po co? My chcemy to natychmiast zmienić. PiS niestety do tego nie chce się dołożyć. Krzysztof Łapiński, który tu był przed momentem w studio, mówił, że ta krytyka z Waszej strony jest zaskakująca, bo z jednej strony oskarżacie PiS o ograniczenie swobód obywatelskich, a równocześnie krytykujecie ustawę, która to obywatelom dała możliwość decydowania o tym, czy na swojej posesji chcą mieć drzewo, czy też nie. Ale jest coś takiego jak dobro wszystkich. Z pewnością tym dobrem jest środowisko. Z pewnością tym dobrem są lasy, są drzewa. Więc nie możemy pozwolić na to, żeby te płuca Polski, płuca Europy i świata nagle były wycinane w sposób bezkarnie. Nawet na prywatnych posesjach. Ale tutaj ze strony PiS słuchacie argument, że przecież w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat o 10% wzrosł powierzchnia Polski, która została zalesiona. Po wojnie to było 21%. Dzisiaj to prawie 33%, czy niektórzy mówią 35%
nasz ten, więc jesteśmy dosyć zalesionym krajem. No właśnie, pytanie, kto o to zadbał. Więc właśnie to w ostatnich latach więcej, że tak powiem, drzew przybywało niż ubywało, bo dla nas było ważne to, żeby na przykład budując drogi, autostrady, o czym dzisiaj PiS zapomina, i wycinając z konieczności drzewa właśnie, szczególnie pod budowy choćby tych ważnych arterii drogowych, zarazem dokonywać nasadzeń. I to się działo. Dzisiaj w tak zastraszającym tempie dokonuje się odwrotnego procesu, czyli w większej ilości się wycina niż się nasadza. No i ważne jest to, że jednak wycina się drzewa stare. Drzewa, które już no, jakoś pracują bardziej, lepiej. To są drzewa kilkudziesięcioletnie, tak? Natomiast nasadzenia powodują, oczywiście są, ale jest potrzebny czas, zanim one urosną i będą dla środowiska pracowały, że tak powiem, więcej, mówiąc kolokwialnie, niż te stare drzewa. Chciałem się panią zapytać o to, co też pytałem posła Opińskiego. W coraz większej liczbie spraw wicepremier Jarosław Gowin, który jest wicepremierem, równocześnie szefem formalnie koalicyjnej partii Polska Razem, ma inne stanowisko, miał inne stanowisko w sprawie reformy emerytalnej, podwyższenia wieku emerytalnego, ma inne stanowisko w sprawie sieci szpitali, protestował na posiedzeniach rządu przeciwko temu. Wiemy, że to jego posłowie stali za tym, że ustawa o potem apteka dla aptekarza, która budziła liczne kontrowersje, została zatrzymana w Sejmie. To są tarcia jakieś wewnętrzne, czy to jakieś raczej nic nieznaczące gesty ze strony Jarosława Gowina? Ja się temu nie dziwię, dlatego że, przypominam, Jarosław Gowin był w naszej formacji, w Platformie Obywatelskiej, i wiemy, że na początku gra w tej jednej drużynie, a później chodzi własnymi ścieżkami. Myślę, że teraz w Prawie i Sprawiedliwości jest już taki moment, kiedy zaczyna chodzić swoimi ścieżkami, ale być może dlatego, że to po prostu mu się nie opłaca, bo widzi, że Prawo i Sprawiedliwość coraz gorzej będzie oceniane, bo mamy, że tak powiem, no niestety, ale następuje degradacja w wielu obszarach życia społecznego, publicznego, która jest krytykowana. Dlatego warto być może teraz iść swoimi ścieżkami. Natomiast ten głos sprzeciwu jest dzisiaj potrzebny, oczywiście, i dobrze, że ten głos sprzeciwu tam się pojawia. Jarosław Gowin chyba też dostrzegł, że owszem, jest w tej jednej koalicji, jest ministrem, niemniej jednak wicepremierem nawet, ale nie ma pieniędzy. Jego partia nie ma pieniędzy. Okazuje się, że PiS zjada swoich koalicjantów, tak, potencjalnych, czyli Solidarną Polskę, Polskę Razem. Wszystko jest kwestią konstrukcji umowy koalicyjnej. No, widać, tak została ona zawarta. Ale jednak trudno funkcjonować partii politycznej, kiedy ona nie ma swoich pieniędzy. I w tym momencie Jarosław Gowin nie ma pieniędzy, stojąc na czele Polski Razem. Pani poseł, na koniec chciałam zadać pytanie. Powrócić do sztuki, mam na myśli spektakl Klątwa, który, nie mam wrażenia, padł ofiarą bardzo typowej w Polsce podziału, to znaczy z jednej strony mieliśmy konserwatywną prawicę, która protestowała przeciwko tej sztuce, z drugiej strony ci, którzy nie lubią PiSu, zaczynali bronić tej sztuki i mówić, że to wolność aktorów, wolność słowa, wolność ekspresji artystycznej. Chciałbym panią zapytać o zdanie, bo pani uchodziła za członka konserwatywnego skrzydła Platformy Obywatelskiej. Czy pani się w takim podziale odnajduje? Ja na pewno nie pochwalam tego spektaklu i z pewnością bym się na niego nie wybrała. Uważam, bez względu na to, jaka to jest religia, jaka to jest wiara, każdy ma prawo do tego, aby szanować świętości, które są najistotniejsze w danej religii. I z pewnością ten spektakl obraża uczucia religijne wielu Polaków, którzy są katolikami. Natomiast też daleka jestem od tego, żeby władać mową nienawiści w stosunku na przykład do aktorów, a wiem, że dzisiaj taka sytuacja ma miejsce. Tego też nie powinno się robić. Daleka jestem również od tego, żeby ktokolwiek z polityków recenzował czy też sprawdzał, jakie są scenariusze poszczególnych spektakli i co może być w repertuarze, a co nie może być. Więc myślę, że tutaj jednak ta opinia publiczna powinna być dla tych, którzy tworzyli ten spektakl, najlepszym, że tak powiem, takim wskaźnikiem, jak należy w przyszłości podchodzić jednak do ważnych, istotnych rzeczy, spraw dla ludzi wierzących. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. A już za minutę rozmowa z Barbarą Holender. W całości o Oscarach, o polityce ani słowa. Bądźcie państwo z nami.